Witam serdecznie, dzień dobry Państwu. Dzisiaj na czerwonym dywanie moim gościem jest młoda, bo 22-letnia polska wokalistka, która szturmem podbija Europę. Jest znana, drodzy Państwo, w Rosji, Szwecji, Niemczech i Bóg jeden raczej wiedzieć, gdzie jeszcze. Małgosia Jamroże, czyli Margaret, witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Margaret, no pierwsze pytanie podstawowe. Jak Ty to robisz? Jak to się dzieje, że Ty jesteś zapraszana do programów zagranicznych, na wywiady, na występy, na koncerty? Ty jesteś nazywana gwiazdą międzynarodową. Jeszcze raz, jak Ty to robisz? Tak naprawdę zaczęło się od tego, że moja piosenka na tyle się spodobała gdzieś tam pewnym osobom na świecie i to mi umożliwiło podpisanie właśnie kontraktu z wytwórnią zagraniczną, którą jest moja wytwórnia szwedzka akurat w tym przypadku i tak samo jestem podpisana w Niemczech. I tam po prostu jakby te działania promocyjne są gdzieś tam... tak zaplanowane, że jestem po prostu zapraszana do tych programów. Czyli to nie jest tak, że to ty jakby zabiegasz o to, czy twoja ekipa tutaj jest z Polski, tylko za granicą odzywa się do ciebie, tak naprawdę. Tak, troszkę tak można to nazwać, tak. A Margaret, skoro działasz za granicą, to czy zarabiasz tak jak gwiazdy zagraniczne? Myślę, że jakby jest na takim poziomie, że cały czas się inwestuje. I tak naprawdę cały mój team cały czas też inwestuje we mnie, więc nie. Mm-hmm. Nie mam Porsche, nie kupiłam sobie mieszkania w centrum Warszawy, nie. Wynajmujesz, rozumiem. Wynajmuję. Mieszkanie w centrum Warszawy, powiem. Tak, ale wynajmuję. Margaret, kilka dni temu zostałaś nominowana do europejskiej nagrody MTV w kategorii Najlepszy Polski Artysta. Powiedz mi, czy ta nominacja, a potem być może wygrana, to będzie taka rzecz, która otworzy Ci kolejne drzwi? Myślę, że to jest jakaś droga po prostu. To jest strasznie miłe zauważać, że ktoś docenia twoją pracę. Tym bardziej w tak krótkim okresie czasu, bo jeszcze rok temu był wrzesień, czyli tak, jeszcze rok temu nikt o mnie nie słyszał. To jest tak naprawdę dokładnie. I to się wydarzyło strasznie, strasznie szybko, więc strasznie jest mi miło. No. Twoja debiutancka płyta, mini album All I Need. Czy on jest dostępny za granicą? Nie, ta epka jest dostępna tylko w Polsce, natomiast album, nad którym już pracuję cały czas, będzie dostępny tak naprawdę nie wiem gdzie, ale myślę, że Europę opanuje. No tego życzę oczywiście. A powiedz mi, kogo opanowałaś w Polsce? Kto jest twoim fanem? Czy to są chłopcy, którym się podobasz, w których jesteś, którzy są w tobie zakochani? Czy może dziewczyny, które się tobą zachwycają, chcą być takie jak ty? Jak to wygląda? Nie wiem. Tak naprawdę wydaje mi się, że chyba bardziej dziewczyny, bo jest tam oczywiście jakaś tam grupa też facetów, natomiast oni się nas nie śmiali, także... Czyli tak, uwielbiają cię raczej zcicha. Zcicha, tak, spod stołu, że tak trochę jestem, trochę mnie nie ma. A co dziewczyny piszą do ciebie? Przede wszystkim bardzo często... Mam dużo takich zapytań a propos właśnie śpiewania, jak to wyszło, że jestem w tym, a nie innym miejscu. A propos mody też, oczywiście. Mnóstwo takich dostaję informacji, wiadomości. Że trochę szukają porady. Tak, tak. A bardziej udaje się tutaj w Polsce, czy bardziej udaje się za granicą? Gdzie jesteś bardziej znana? Jestem bardziej znana w Polsce, z tego, że tytułu, że jestem Polką i że tu mieszkam i tak dalej, i tak dalej. Natomiast faktycznie... Troszkę mnie, jestem zawsze tak strasznie zdziwiona, kiedy jestem bardzo mocno w Niemczech przede wszystkim i tych takich około niemieckich krajach, czyli Austria, tam Szwajcaria. I miałam kiedyś taką sytuację, że wychodziłam z hotelu, jechałam na próbę, na koncert i w tym hotelu było jakby bardzo dużo gwiazd, więc jak wychodzę z tego hotelu, tam stała taka grupka fanów, więc ja ich ominęłam, ponieważ myślałam, że to nie do mnie, no bo jak do mnie, no jak to. I tak ich ominęłam, oni się odwrócili, że o, że Margaret, że to my dla ciebie. I to było dla mnie takie, wow, jak to się, co się dzieje? Więc cały czas tak naprawdę jak jestem w Niemczech, czy właśnie w Szwecji i takie rzeczy się dzieją, to jest tak totalnie nieświadoma tego, że faktycznie oni tam mnie jakoś już znają. Wciąż zaskoczona. Tak. Mhm. A powiedz mi, Margaret, czy ty tutaj w Polsce masz do czynienia z paparazzi? Zdarzyło mi się kilka razy. Ale to było miłe spotkanie? No, nie wiem, ja szłam, pan biegł za mną.
nie mogę się ustosunkować do tej sytuacji. Ja bym chciała wiedzieć, Margaret, co jest w twojej głowie dzisiaj, bo ty powiedziałaś kiedyś, że twoje stylizacje odzwierciedlają to, co sobie myślisz. Mhm. A że jesteś znana z tego, że te stylizacje są barwne i pokazujesz je na swoim blogu, to ja pytam, Margaret, co masz dzisiaj w głowie? Ojej. Dzisiaj w głowie, jak wstawałam, to pomyślałam sobie, nie. Za wcześnie. Dajcie mi spać. Taki bunt, że... Ale nie, no spokojnie, przyjdę do domu, jeszcze się położę. No dobra, to Margaret, bardzo ci dziękuję.